Panie prezesie, panie ministrze, szanowni parlamentarzyści, szanowni państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie, ale przede wszystkim za te bardzo miłe słowa i miłe przyjęcie na państwa spotkaniu, na państwa zjeździe. To bardzo ważne, nie tylko miłe, często niezasłużone, ale to ważne ze względu na to, że musimy być razem. I to razem musi oznaczać także to, że się wzajemnie akceptujemy. A może nawet, że się wzajemnie lubimy. Bo to jest też istotne. W tej wspólnej drodze ku naprawie Rzeczypospolitej. Bo rzeczywiście w 2015 roku rozpoczął się czas nowy w historii naszego kraju. I naszym zadaniem jest to, by ten czas trwał i by przyniósł zmianę rzeczywistą, taką zmianę do końca. A to jest przedsięwzięcie ogromne, niezmiernie trudne. Polskę psuto i niszczono w okresie komunizmu, już nie mówię o okresie okupacji, ale niestety także i III Rzeczypospolita przyniosła ogromną ilość różnego rodzaju nadużyć, patologii, mechanizmów demoralizujących społeczeństwo, mechanizmów, które trzeba odrzucić. I przyniosła też, chociaż rzadko formułowano to wprost, takie przeświadczenie, że polskie państwo w różnych aspektach powinno być słabe. Powinno być słabe, bo gdyby było silne, to by zagrażało różnego rodzaju interesom, ale sugerowano, że zagrażałoby obywatelom, zwykłym obywatelom. To wielki błąd. To błąd, który niektórzy popełniali i po dziś dzień popełniają z głębokiego przekonania, głównie na skutek doświadczeń komunizmu. Mówię tu o starszym pokoleniu. Ale inni po prostu chcieli takiego państwa, w którym ci, którzy zgromadzili często w sposób nielegalny, a w każdym razie naganny moralnie, wielką siłę społeczną, głównie w postaci pieniędzy, w postaci siły ekonomicznej, mogli działać, panować bez żadnych ograniczeń. Bo społeczeństwo jako całość składa się z obywateli, którzy w większości mają niewiele i niewielkie mają wpływy i z tych elementów, które można określić jako twarde, właśnie tych koncentracji społecznej siły. I demokracja ma służyć temu, by to wszystko jakoś zostało skoordynowane i żeby jednak ten zwykły obywatel miał na to wpływ, żeby te skonsolidowane siły były pod kontrolą. I wielu po dziś dzień, także w tym parlamencie, który dzisiaj mamy, dąży do tego, żeby właśnie stworzyć system, gdzie takiej kontroli nie ma. Gdzie w gruncie rzeczy obywatel jest wobec tych silnych całkowicie bezradny. I bezradne są całe grupy społeczne. Więcej powiem, bezradne jest społeczeństwo, bezradny jest naród. To odrzucamy i musimy odrzucić. Czyli krótko mówiąc, musimy spełnić najpierw ten warunek, który nie został spełniony po 1989 roku czy po roku 1990, to znaczy zbudować sprawne, silne, choć skomprymowane co do swoich funkcji państwo. I to droga długa i trudna, ale chcę powiedzieć, że was prezes w tym kierunku naprawdę bardzo wiele robi. Także jak i pani minister, inni. I chciałem mu za to podziękować. Robił bardzo wiele, chociaż może tak bardziej młodzieńczo, przeszło 10 laty, w tym dawnym rządzie, bo to też przecież była próba, choć nieudana. I robi naprawdę znakomicie dzisiaj. Znakomicie działa.
znakomicie prowadzi wielką część tego zadania, o którym tutaj mówię. Ale to skomprymowane co do funkcji, ale sprawne i w tym sensie silne państwo, silne wobec silnych, ale pomocne i spolegliwe wobec słabych, to państwo ma przecież także wiele innych aspektów poza wymiarem sprawiedliwości, ma wiele innych zadań. I tutaj ta budowa jest ciągle w trakcie albo w ogóle jest przed nami, bo niektórych spraw jeszcze nie zdołaliśmy podjąć. I mamy na tej drodze trudności. Mamy te, co do których można było przewidzieć, że one wystąpią. No i mamy także te niespodziewane. Ale chciałbym państwu powiedzieć, bo jest właśnie okazja. Wczoraj odbyłem spotkanie, o którym być może państwo słyszeli. Sądzę, że tu jesteśmy też na dobrej drodze do tego, żeby to przełamać. Do tego, żeby ten incydent się zakończył i zakończył się dobrze. Bo w ostatnim... etapie, czy w efekcie tego wszystkiego, co podejmujemy w sferze państwa, mamy zbudować nowy, lepszy, bardziej sprawiedliwy kształt polskiego społeczeństwa. Taki, który byłby kształtem pozwalającym na pełne swobody. Polska musi być i jest dzisiaj wyspą wolności w Europie. Jednocześnie pozwalający rozwijać nasz potencjał. Ogromny potencjał, który tkwi w naszym społeczeństwie i który jest ciągle często zablokowany. Chociaż my już powoli go odblokowujemy i mamy tego efekty, choćby w sferze gospodarczej. Ale z całą pewnością jeszcze jest tu bardzo wiele do zrobienia. A więc sprawiedliwie i jednocześnie efektywnie. Jednocześnie w tym kierunku, który pozwoli za jakiś czas w sensie historycznym, nieodległym powiedzieć, uzyskaliśmy to, o czym marzyły pokolenia Polaków i co niektórzy uważali za niemożliwe. Jesteśmy państwem równie zamożnym, społeczeństwem równie dobrze zorganizowanym jak te na zachód od nas. To jest, powtarzam, możliwe, chociaż weszliśmy na tą drogę o 20 kilka lat za późno, ale czasu nie cofniemy, musimy iść do przodu. Musimy iść do przodu i jak już tutaj powiedziano, nie tracić ducha, bo to na pewno będzie trudna droga i to będzie na pewno droga długotrwała. I żeby ją przejść, trzeba wygrywać kolejne wybory. A żeby wygrywać kolejne wybory, trzeba być razem. To jest pierwszy warunek sukcesu. Ja chciałem podziękować. Panu prezesowi i Solidarnej Polsce za to, że jest razem. Że tu nie ma naprawdę między nami jakichś kłopotów. Możemy się czasem czymś różnić, no bo taki jest świat, tacy są ludzie. Ale naprawdę to nie jest żaden kłopot, żaden problem. Idziemy równo w jednej kolumnie, czy może w dwóch kolumnach, ale ku jednemu celowi. Jeśli nie będzie tych niespodzianek, to mamy wszelkie szanse, żeby ten wielki program odnowy, budowy i nadania innego kształtu Rzeczypospolitej, program, którego efektem będzie nadrobienie już nie liczących dziesiątki, a setki lat opóźnień, zrealizować. I to będzie wielkie dzieło nas wszystkich, państwa, nas, tych wszystkich, którzy będą w tym uczestniczyli. I tych młodych,
i tych średnich, i tych, którzy już mają lat sporo i którzy może tego momentu finalnego już nie doczekają. Ale on przyjdzie. Przyjdzie dzięki naszej jedności, dzięki temu, że będziemy razem szli ku zwycięstwom. Dziękuję bardzo.